naszych drogi tegorocznych, maturzystów. Chcę Wam życzyć tego, żebyście jak najszybciej odnaleźli dobry kierunek życia. I chcę Wam życzyć tego, żebyście byli w życiu spełnionymi ludźmi, nie ludźmi sukcesu, nie ludźmi jakiegoś bogactwa, ale żebyście byli wewnętrznie spełnieni, żebyście się budzili każdego dnia z uśmiechem i mówili: jestem dobrym, szczęśliwym człowiekiem, mam przy sobie kochających ludzi, to co robię przynosi innym radość, pomaga im i służy. Jestem bardzo potrzebny na tym świecie. Chcę Wam życzyć tego spełnienia życiowego i żeby w tym spełnieniu była ta cząstka, ta żywa, potrzebna cząstka obecności Boga. Tego chcę Wam naprawdę serca życzyć. Najlepsze przygotowanie do matury, jakie mogliśmy zrobić. Już niedługo po egzaminacyjnej gorączce wkroczycie w nowy etap życia. Etap piękny, który pozwoli Wam rozwijać swoje zainteresowania, wykorzystywać potencjał i zdobywać nowe doświadczenia, a przede wszystkim weźmiecie już pełną odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie kroczył prostą drogą do szczęścia i spełnienia, że to wielkie dobro, które w Was jest, zaniesiecie światu i będziecie się nim dzielić, a ludzie będą odwdzięczać się Wam tym samym. Mu błogosławieństwo na czas dorosłego życia, aby to życie było pełne pokoju, miłości i żywej wiary.